Dobry wieczór, właśnie minęła godzina 23. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Jest największy w Polsce i prawdopodobnie jeden z największych w Europie. Metro Rower sprawił, że na ulicach 8 miast pojawiło się właśnie 1860 rowerów i 276 stacji do ich wypożyczania. Docelowo rowerów ma być 7 tysięcy w 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oby było tylko po czym jeździć, choć i tu idzie ku dobremu, bo właśnie ruszyła budowa pierwszej Velostrady. Ale o tym już Łukasz Kądziołka. Metro rowery na ulicach widać już od kilku dni, ale system ruszył wczoraj i wygląda na to, że od razu został dobrze przyjęty. Kiedy został system uruchomiony, 2800 wypożyczeń, to już pokazuje zainteresowanie tym rowerem. Pogoda zachęca, dlatego niektórzy byli się przejechać już w niedzielę, a dzisiaj ponownie wyruszyli w drogę. Pół godzinki jak na pierwszy raz, jak dla osoby, która nie ma rowera, ja myślę, że bardzo dobrze, że może tak codziennie tak jeździć i pomyśleć sobie na przyszłość, czy opłaca sobie kupować rower, czy może lepiej jeździć takimi. Na razie rowery można wypożyczać w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Chorzowie, Czeladzi i Siemianowicach Śląskich. To jednak będzie się zmieniało w kolejnych miesiącach. Przyspieszymy wdrożenie pełnego systemu o 12 miesięcy. O 12 miesięcy szybciej system będzie ruszał. Podpisaliśmy w piątek z panem przewodniczącym aneks, na mocy którego już 1 sierpnia 7 tysięcy rowerów we wszystkich 31 gminach będzie funkcjonowało. System jest bardziej elastyczny, bo już nie trzeba przypinać roweru, ale za pozostawienie go poza stacją trzeba dopłacić 10 zł. Samo wypożyczenie, jeśli już mamy założone i doładowane konto, jest bardzo szybkie. Zwrot również przebiega sprawnie, wystarczy zaciągnąć blokadę tylnego koła. Dodatkowo do korzystania z nowego systemu ma zachęcać możliwość przesiadki dla pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ osoby z biletami średnio i długookresowymi mają dodatkowo 60 minut na metro rowerze za darmo. Ważne, żeby było po czym jeździć, a jak mówią rowerzyści, z tym bywa różnie. Jednym z największych problemów jest brak ciągłości infrastruktury. No urywa się nagle w polu. No, po prostu człowiek jedzie, staje i się zastanawia, co ma teraz zrobić. Wziąć rower na plecy, iść piechotą, czy gdzieś przepychać się na drugą stronę ulicy, żeby jechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego. No taki jest troszeczkę chaos w tej chwili. Chaosu ma być coraz mniej, a coraz więcej porządnych dróg rowerowych za sprawą Velostrad. Właśnie rozpoczęła się realizacja pierwszej metropolitalnej autostrady dla rowerzystów. Połączy katowicki Giszowiec z Brynowem. Trasa o długości 4,4 km, szerokości 4 metrów, ma umożliwiać właśnie to szybsze i bardziej komfortowe poruszanie się rowerzystów. To będzie wyższy standard niż w przypadku zwykłych dróg. Zarówno w Katowicach, jak i Czeladzi, która jest jeszcze na wczesnym etapie realizacji Velostrady, wykorzystane zostaną miejsca, gdzie kiedyś przebiegały tory dawnej kolei piaskowej. Miejmy nadzieję, że w tym roku udałoby się jeszcze ogłosić przetarg na budowę tego naszego czeladzkiego odcinka Velostrady, który połączy nas z jednej strony z Sosnowcem, z drugiej strony z Będzinem. To nie wszystkie plany metropolii, która zamierza Velostradami połączyć więcej gmin. W trakcie realizacji jest kilka projektów, m.in. Velostrada Tychy-Katowice. Mowa tutaj o odcinku, który będzie przebiegał od ulicy Katowickiej w Tychach, to jest dzielnica Czułów, na północ do Katowic przez Murcki, Giszowiec. Oczywiście to też jest rozdzielone na dwa miasta. Odcinek tyski będzie troszkę wcześniej, odcinek katowicki będzie troszkę później. Jej budowa jest przewidziana na przyszły rok. Łącznie metropolia chce wybudować 8 velostrad o długości 120 km. Na razie to jednak odległe plany, bo rowerzyści w tym roku przejadą na pewno tędy po 4-kilometrowej autostradzie rowerowej w Katowicach. Na co dzień niosą pomoc teraz sami, pomocy potrzebują. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo pilnie potrzebuje wsparcia, by móc dalej funkcjonować. Od 14 lat pomagają nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzicom. Pod opieką hospicjum jest dziś 80 dzieci, a prowadzone przez nią Centrum Opieki Dziennej utraciło płynność finansową. Fatima Orlińska. Tylko na bieżące potrzeby, począwszy od kosztów utrzymania poprzez zakup paliwa, wypłaty dla wykwalifikowanej kadry do leków, żywności i sprzętu. Centrum Opieki Dziennej przy Hospicjum Świetlikowo w Tychach potrzebuje 250 tysięcy złotych. Jak mówi prezes fundacji, tak źle jak obecnie jeszcze nie było. Fundacja na razie nie otrzymała jeszcze finansowania z Unii Europejskiej.
To są dla dzieci, które również są bardzo ciężko chore, nieuleczalnie chore, nie mogą trafić do placówek typu OREF albo przedszkoli, ponieważ nie ma tam opieki pielęgniarskiej, opiekunów medycznych. Nasze dzieci są odsysane przez rurki tracheo, karmione przez PEGA albo przez sondę, także jest bardzo ważna pomoc pielęgniarska. Dlatego my ją możemy realizować, no ale tutaj jest też bardzo ważne, żeby kadra była wykwalifikowana i przyzwyczajona do pracy z tak ciężko chorym dzieckiem. By jednak fundacja mogła dalej nieść pomoc, sama potrzebuje wsparcia. Wolontariusze, ale i społecznicy apelują o solidarność. Ze Świetlikowem w sieci powstała nawet specjalna zrzutka. Jej promocję wsparł już sportowiec ekstremalny pan Andrzej Kowalczyk. Przez 24 godziny w tym celu pływałby pokonać ponad 2000 długości basenu. Czuję przede wszystkim wielką satysfakcję. Zakładałem, że przypłynę 50 km, przepłynąłem ponad 51. Tak więc cel sportowy zrealizowany, cel charytatywny jeszcze bardziej. No to jest tak naprawdę trochę absurdalne wyzwanie. No, jest też ta samotność takiego pływaka. My cały czas mamy głowę w dnie basenu, musimy brać naturalne oddechy, wydechy, sztachamy się tak naprawdę tym chlorem, pijemy cały czas tą wodę. To jest bardzo nienaturalne środowisko, tak więc no, to było wyzwanie. Hospicjum Świetlikowo może liczyć również na wsparcie ze strony tyskiego samorządu. Wspieramy tę działalność Świetlikowa od wielu lat, bo fundacja otrzymała nieruchomość, w której prowadzi działalność, następnie kolejną, w której chce rozpocząć działalność ośrodka preadopcyjnego, ale to są takie plany na przyszłość. Natomiast w sytuacji tej, która jest dzisiaj, kiedy Świetlikowo czeka na rozstrzygnięcie konkursu, na pieniądze unijne, na finansowanie działalności, w najbliższym czasie przekażemy też po konkursie, bo też musimy zorganizować konkurs, 100 tysięcy złotych na zabezpieczenie takich bieżących potrzeb. Zanim konkursy zostaną rozstrzygnięte, najbardziej liczyć będzie się nasze wsparcie. Poza zrzutką w sieci Świetlikowo można wesprzeć również kupując cegiełkę w postaci na przykład uroczej maskotki Świetlika. Czy w szpitalu może działać poczta? Tak i to w ekspresowym tempie. Przesyłki trafiają z jednego miejsca w drugie w zaledwie kilka chwil. Wszystko za sprawą poczty pneumatycznej, która wraz z modernizacją bloku operacyjnego stała się jedną z ważnych części zmian w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ale to nie wszystko. Placówka dzięki unijnemu wsparciu może także pochwalić się nowym systemem zarządzania lekami. Materiał przygotowała Magda Sincewicz. 20 milionów, wiele do zrobienia i zaledwie kilka miesięcy pracy i to przy wciąż działającym oddziale. Tak w skrócie wyglądała metamorfoza w jednym z największych szpitali w naszym regionie, do którego trafiają dzieci z całej Polski. Projekt składał się z trzech zadań. Jednym z największych jego zadań była właśnie modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego. No, poprzednio blok, jako że pochodził już z lat 90., no niestety jego instalacje, infrastruktura no, nadszarpnięta została zębem czasu i już nie wszystko działało tak jak należy. Teraz zmiany, których dokonano, pozwolą na dostosowanie się do najnowocześniejszych standardów medycznych. Nowy sprzęt i wnętrza są nie tylko istotne dla zespołu, ale także dla małych pacjentów i ich bliskich. 5 głównych sal operacyjnych. Mamy również salę na 8 piętrze. Tam znieczulamy najmniejszych pacjentów. 3 kg mniej to są wcześniaki, wyjątkowo małe dzieci, wyjątkowo trudne pomimo naszego doświadczenia i predyspozycji. Mamy również sale operacyjne na poziomie 0. Tam też wykonujemy podstawowe zabiegi operacyjne. Jak Państwo widzicie, rozwijamy się. Dla pacjentów, ale też samych siebie, bo dzięki temu poprawi się ergonomia oraz bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, a to przecież ma bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości oferowanych świadczeń medycznych, jakości, a także szybkości działania. Zupełnie inny sposób komunikowania się oddziałów ze szpitalem. Niepotrzebny już jest pracownik, który przemierza wszystkie piętra naszej placówki, żeby dostarczyć próbki z badaniami do laboratorium. Taką urnę z próbkami wkładamy do początku systemu. Poczta rurami podróżuje kilka sekund do laboratorium, za chwilę wraca i tak naprawdę cała procedura trwa zaledwie kilka minut. Minut nieraz przecież tak istotnych dla ludzkiego zdrowia czy życia, a liczba badań, jakie wykonuje szpitalne laboratorium, sięga rocznie nawet 500 000. Teraz ten specyficzny system pocztowy połączył laboratorium z wszystkimi piętrami szpitala. To od nich wszystko się zaczęło i choć wyginęły miliony lat temu, to wciąż są obecne w parkach rozrywki, bajkach i potocznym języku.
fascynują kolejne pokolenia do tego stopnia, że w kalendarzu świąt nietypowych poświęcono im specjalne wydarzenie – Dzień Dinozaura. Co o nich wiemy i jak bardzo nie tracą one na swojej popularności, sprawdzała Magda Sincewicz. Jajko czy kura? Odwieczne pytanie, na które próbujemy znaleźć odpowiedź. Jest ona jednak inna. Dinozaur. Choć jak się okazuje, mają ze sobą wiele wspólnego. Jak wyjaśnia genetyk John Asara, kury są dzisiaj najbliższymi krewnymi gatunku Tyrannosaurus rex. Naukowcy zauważają, że ślady kolagenu wykryte w oczyszczonej kości tego dinozaura najbardziej odpowiadają tym z kurczaków. Pozostawiły po sobie kości, ale też kości, które stanowią bardzo cenne źródło informacji, jak przebiegała ewolucja, jakie różne formy życia istniały na naszej planecie, jak dostosowały się do zmieniającego się środowiska. W niektórych środowiskach wciąż mówi się o nich z wielkim zachwytem, jak na przykład tu, w przedszkolu. I trzeba przyznać, że wiedza najmłodszych jest godna pochwały. Myślisz, że one jeszcze istnieją? Nie. Ja wiem, że tylko zostały pod ziemią kości. Tylko istnieją w naszych wyobraźniach. Bo choć nazwa dinozaur pochodzi od greckich słów deinos oraz sauros i oznacza potężną jaszczurkę, to w naszym języku ma różnorakie znaczenie. Żartobliwie nazywamy tak osoby, które już dość długo wykonują zawód, zwłaszcza artystyczny. Przecież nazywamy tak gwiazdy estrady, to są dinozaury, prawda, sceny rockowej. Natomiast pogardliwie mówimy tak o osobach, o też instytucjach, państwach, które tkwią w skostniałych strukturach. Jak się okazuje, wszystko zależy od dystansu, dosłownie i w przenośni. My już mamy ten zaszczyt, że jesteśmy dinozaurami polskiej sceny. Debiutowaliśmy z Mirkiem w 1983 roku na festiwalu w Opolu, więc ponad 40 lat, więc to jest, myślę, w dobrym tego słowa nawet taki zaszczyt. Można powiedzieć, że tak jak stare wino, jesteśmy im starsi, tym lepiej to brzmi, więc pod tym względem same pozytywy. Pozytywy, ale i negatywy, bo przecież co człowiek to inne podejście. Różnie seniorki czy seniorzy to postrzegają, to słowo dinozaur. No. Może i obraźliwy, może nie. No. Co pewne, do dzisiejszego święta warto podejść z przymrużeniem oka. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.